Hejuka wszystkim, witam was na moim kanale. Ja już jestem od godziny w domu i zdążyłam zjeść obiad, więc teraz mam czas, aby pokazać wam wszystkie rzeczy, które udało mi się kupić z ostatniego odcinka, ponieważ wam to obiecałam, więc oczywiście to zrobię. Więc teraz już możemy przejść do holu i pierwszą rzeczą, jaką udało mi się zakupić, jest taka beżowa koszulka z krótkim rękawem ze Stradivariusa i kosztowała mnie 49,90, więc jak za taką koszulkę, to cenę nawet w miarę i mega mi się podoba. Następnie mam taką kurtkę a la w sumie bezrękawnik. Jest ona z także chyba ze Stradivariusa, tak, i kosztowała 119 zł. Jest ona taka brązowa, mega przyjemna w dotyku i na pewno przyda mi się na właśnie tą wiosenną pogodę, bo wystarczy, że ubiorę po nią tylko jakąś koszulkę czy może jakiś top, no i będzie mi także ciepło, więc bardzo fajnie. Następnie mam taką czarną koszulkę z Bershki z takim napisem i kosztowała ona 39,90, więc w sumie jak za tą koszulkę, to mega fajnie i mega tanio i opłacalnie. I także ten napis jakby od niej jest tak o sobie na przykład naklejony, a w zasadzie jest także taki bardziej odstający i ta tekstura także jest bardzo przyjemna. I ostatnia rzecz w sumie z takich ubrań, to mam taką niebieską bluzę, także z napisem i z jakby takim kołnierzykiem lekkim i kosztowała mnie 39,99, więc jakby moim zdaniem za taką bluzę to jest naprawdę tanio, bo ona jest naprawdę bardzo przyjemna, jest milutka, cieplutka, więc na pewno będę ją nosić. Jest ona z Handemu i także uważam, że będzie fajnie wyglądać z na przykład jakimiś białymi spodniami. Będzie sobie tak fajnie kontrastować. Więc już mam plany na nią. A teraz mamy buty i kupiłam sobie jakby dwie pary. I pierwsze może weźmy sobie te. I tu są buty z Cropa. Tak one się prezentują. Są one na takim lekkim jakby obcasie i są dosyć masywne, bardzo fajnie się w nich chodzi, są mega wygodne, a także lekkie, i więc mimo że wyglądają na takie potężne, ciężkie, że tak powiem, to jednak są lekkie i mega przyjemne, a także fajne będą właśnie na lato czy na wiosnę, na przykład do jakiejś sukienki czy spódniczki, ponieważ jak już mam naprawdę dosyć dużo tych różnych spódniczek, więc stwierdziłam, że na pewno mi się przyda. I teraz drugie buty. Są to one Converse'y i tak się prezentują. Są to takie zwykłe, białe, na takiej troszeczkę wyższej podeszwie. I także myślę, że będę je nosiła głównie w lato, bo jakby boję się, że jak jeszcze są jakieś takie różne pogody, a jednak jest to biały kolor i nie chciałabym ich od razu ubrudzić, lecz wiadomo, że to jednak kiedyś i tak się stanie. Ale mega jestem z nich zadowolona i kosztowały chyba coś około 420-430 zł, coś około tego, ale już nie pamiętam ceny. A teraz trochę kosmetyków do włosów, ponieważ jestem na etapie takiego jakby testowania, bo nie wiem, co jest dokładnie takie najlepsze dla moich włosów. I rozpoczęłam ten test jakby kosmetykami z Onlybio. Już wcześniej miałam szampon i wcierkę, a teraz dokupiłam sobie tak naprawdę całą resztę. I tutaj mam odżywkę emolientową, która ma powodować także takie gładkie włosy i przyjemne w dotyku. Następnie mamy taki olej do olejowania włosów niskoporowatych.
I także myślę, że mi się przyda. I go podobno chyba trzeba stosować właśnie z maską, którą także zakupiłam. Chociaż raz na tydzień, więc zobaczymy, jak zadziała. Teraz mam właśnie tą maskę i ona jest do włosów średnio porowatych, ponieważ jeszcze nie jestem pewna dokładnie, jakie mam włosy, bo tak naprawdę są trochę jakby z opisu, które tutaj jest właśnie z tyłu, to są jakby lekko nisko porowate, a trochę średnio, więc postanowiłam, że kupię sobie jedno takie i drugie takie i będę to stosować jakby tak trochę na zmianę. Następnie mamy taki olejek zabezpieczający końcówki i go będę raczej stosować właśnie wieczorami, żeby mi się jakoś szybko nie starł. Następnie właśnie mam tą wcierkę, którą już mam od dosyć dawna. I peeling właśnie do skóry głowy, enzymatyczny. I także zobaczymy, bo jeszcze nigdy nie miałam czegoś takiego, więc będzie fajnie skorzystać z czegoś nowego. To są ma wszystkie rzeczy, które udało mi się zakupić. Tak jak mówiłam, planowałam kupić sobie tylko buty, ale troszeczkę mnie poniosło. Ale teraz jeszcze mam w planach pójść sobie na rower. Więc jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem tam na dole i tak samo łapkę w górę. Pa, pa!